Wysoka kultura, więc cena też wysoka. Katowice i Metropolia wydadzą bardzo duże pieniądze na tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, jeśli oczywiście ten tytuł zostanie im przyznany. O tym, ile kosztuje kultura, Łukasz Kądziołka. Żeby zostać Europejską Stolicą Kultury, trzeba dużych pieniędzy. Niektórzy pytali dzisiaj, dlaczego aż tak dużo. O tym, że Katowice już po raz drugi będą starać się o zdobycie tytułu, wiadomo nie od dziś. Oficjalnie starania zaczęły się w tym momencie. Tym razem do rywalizacji z innymi miastami dołączyła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która łączy siły z Katowicami. Na co my wydamy pieniądze, jeżeli zostaniemy Europejską Stolicą Kultury? Na pewno w przyszłym roku wydamy te pieniądze, głównie na to, żeby bardzo rozsądnie przygotować pewne działania od roku 2026+. Tylko z budżetu miasta na kilkuletnie przygotowania i wydarzenia związane z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury mają zostać przeznaczone 63 miliony złotych. Do tego dochodzi dotacja z metropolii w tej samej kwocie. Większa część oczywiście tych kosztów i tych środków to pieniądze, które zostaną spożytkowane z korzyścią dla mieszkańców, ale też oczywiście dla przyjezdnych, a więc również dla wizerunku miasta w samym roku od obchodów. Jednak nadal nie wiadomo, czy Katowice faktycznie Stolicą Kultury zostaną, ani na co konkretnie mają być przeznaczone tak duże pieniądze. W drugim i ostatnim etapie rywalizują z Lublinem, Kołobrzegiem i Bielsko-Białą. Urzędnicy wierzą w sukces. Jesteśmy taką dosyć silną lokomotywą i myślę, że to też jest wielki potencjał. To, które miasto zostanie wybrane i w 2029 roku będzie nosiło tytuł, okaże się 1 października.